Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami moje własne top 13 najlepszych gier, z których zrobiłem serię w 2017 roku. W końcu mogę podzielić się z wami swoimi faworytami i już teraz przeczuwam, że to będzie najdłuższa topka, bo sporo rzeczy chciałbym o każdej grze opowiedzieć, a zatem nie traćmy czasu i zaczynajmy! Na pierwszy ogień wyróżnienia i wiem, że w sumie przygotowuję dla was specjalne top 13 wyróżnień dedykowane wszystkim tym grom, które nie dostały się do żadnej innej listy albo z jakiegoś powodu konkretne tylko aspekty danej gry chciałbym wam zaprezentować czy na nie po prostu zwrócić uwagę, ale pierwsza gra z wyróżnienia to będzie Hyper Light Drifter. Ono pojawiło się na drugim miejscu w zeszłym roku jako jedna z moich ulubionych gier. Teraz chciałbym o niej wspomnieć, ponieważ myśmy Hyper Light Driftera w tym roku dopiero przeszli. Więc biorąc pod uwagę całość, już teraz, czyli to co mówiłem w zeszłym roku, możecie sobie zobaczyć na topkę zeszłoroczną i to co widzieliśmy w zakończeniu, uważam, że naprawdę jest to świetna produkcja. Bardzo dobrze mi się w nią grało, uwielbiałam te zabawy w szukanie pypci, w szukanie sekretów, które były świetnie poukrywane. I jeszcze na pewno kiedyś do tej gry wrócimy, już raz na streamie wróciliśmy, żeby poszukać tych wszystkich sekretów i znajdziek. Na pewno jeszcze kiedyś do niej wrócimy, wiem, że jeszcze jest mnóstwo innych gier tego typu, na przykład Fez, do której warto powracać, poszukać sekretów, ale chciałbym po prostu jeszcze raz tę grę wyróżnić, że to naprawdę jest dobra produkcja, jeżeli lubicie takie gry akcji, gdzie jest dużo znajdziek i sekretów, polecam wam bardzo serdecznie. Drugie wyróżnienie to Dead Cells, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że nie zazwyczaj w 95% przypadków nie biorę pod uwagę gier z Early Accessa, to w tym roku muszę zrobić kilka wyjątków, bo naprawdę świetne gry w Early Accessie się pojawiły. Między innymi właśnie Dead Cells, czyli ten roguelike platformowy z niesamowicie przepiękną wręcz warstwą wizualną. Te animacje, one są coraz lepsze. Regrywalność, odblokowywanie nowych broni. To cały czas jeszcze jest w produkcji, to cały czas się rozwija i cały czas robi się ta gra coraz lepsza. Więc jeśli chodzi o takie roguelike'i pikselowo-platformowe, to rzeczywiście Dead Cells jest dla mnie grą najciekawszą. Ale jest jeszcze jedna gra z Early Accessa, które chciałbym wyróżnić, a mianowicie Slay the Spire. Najbardziej wciągająca gra 2017 roku jak dla mnie, niesamowicie regrywalna, świetni twórcy, którzy cały czas co tydzień tę grę rozwijają, coraz więcej dodają nowości, czekamy cały czas na trzecią postać, więc jeszcze jak wyjdzie ta gra z Early Accessa, czy pojawi się po prostu trzecia postać, na pewno do tej gry będę mocno wracał i pewnie jeszcze będę ją oceniał jako całokształt w roku 2018, więc chciałem ją tylko tutaj jeszcze wyróżnić, że to naprawdę świetna produkcja dla wszystkich, którzy poszukują dobrej karcianki na wiele, wiele naście bądź 10 godzin. Ale, moi drodzy, czas przejść do tych 13 najlepszych gier. Nie było łatwo mi wybrać tych 13, ale w końcu się udało. Poukładałem je w kolejności i zaczynamy. 13, czyli ta pechowa lub szczęśliwa, zależy jak to powiedzieć, należy w tym roku do gry Hob. To jest gra, która przede wszystkim zachwyciła mnie, co już nieraz wspominałem, światem przedstawionym. To jak on jest zbudowany, to jak on się zmienia. Bardzo przemyślane, bardzo fajne. Oczywiście ta gra miała swoje potknięcia typu, czasami kamera nie tak pokazywała jak trzeba, czasami glitche jakieś były, postać wpadała w dziwne miejsca, ale ogólnie bardzo pozytywne zostawiło na mnie wrażenie. Przeszliśmy ją całą w czwartki, więc tym bardziej jestem zadowolony, że to się udało, bo rzeczywiście było warto. Ona nie jest jakoś może super porywająca fabularnie, bo wszystko sami sobie musimy opowiadać, bo tam nie ma w ogóle tekstu, wszystko jest, prawda, obiektami czy po prostu historiami pokazane. No może oprócz scenki końcowej, ale no poza tym naprawdę fajna też postać, fajne umiejętności, trochę zmarnowany potencjał strojów, bo wydawało mi się, że tylko jeden strój jest potrzebny z tych wszystkich trzech. Tych dwóch pozostałych w ogóle nawet nie testowałem, nie czułem, że były dla mnie potrzebne, bo w sumie jeszcze bardziej utrudniałyby rozgrywkę, więc to chyba właśnie dla tych, którzy chcieliby trochę pokombinować trudniej, ale bardzo fajna produkcja, szkoda, że Runic Games już niestety RIP i już studio padło. Mam nadzieję, że ludzie, którzy tam pracowali, jakoś tak się porozchodzą, że może kiedyś w innym studiu się spotkają. Dalej będą tworzyć gry, bo naprawdę powinni. Miejsce 12 to Candle. Czy ktoś z was w ogóle jeszcze pamięta tę grę? Zaczęliśmy ją pretendencko w zeszłym roku, w 2016, ale w 2017 do niej wróciliśmy w czwartki, ograliśmy i przeszliśmy ją całą. Bardzo fajny point and click platformowy z elementami również nawet i czasówkowymi z tego co pamiętam i z też ze zręcznościowymi.
Fajna, naprawdę, graficznie zachwycająca. I jeszcze do tego mieliśmy lektora znanego Strina, który bardzo fajnie to też jakby podbijał jakość tej gry. Sprytne zagadki, sprytne pomysły, ogólnie klimat bardzo mi się podobał. Fajna postać główna, fajne mechanizmy, no po prostu bardzo porządna point and clickowa gra przygodowa, więc nie wiem, czy mógłbym ją polecić fanom takich point and clicków jak Monkey Island. Być może tak, być może nie. To jest ciekawe podejście do gry. Wiem, że czasami ta gra miała takie frustrujące małe momenty, że o Boże, a co ja mam teraz zrobić? Dlaczego to nie działa? I czasami niektóre rozwiązania były takie pod znakiem zapytania, tak? Że nie wiadomo, dlaczego akurat to ze sobą działa, ale naprawdę bardzo porządna produkcja, więc serdecznie polecam. Miejsce 11 to gra, uwaga, uwaga, Zing the Land Beyond. I jestem ciekawy, ilu z was teraz zastanawia się, Staszek, tyś ty ocipiał? Dopiero 11 miejsce? Przecież jest to twój ulubiony gatunek. Czyli gra przygodowa, do tego z elementami logicznymi, głównie zagadkami, piękna grafika, piękna muzyka, jakieś tam w sumie całkiem ciekawe i klimatyczne historie tych wszystkich duchów, które tam uwalnialiśmy. Dlaczego dopiero 11 miejsce? No, moi drodzy, jakby odpowiedź jest prosta. I już nie chodzi tu głównie o oglądalność, bo oglądała się bardzo słabo, więc być może nawet większość z was nie słyszała o tym tytule i w ogóle zastanawiają się teraz, co to w ogóle jest Zing? Dlaczego nie Xing? Prawda? To była gra dobra, ale nie była to gra wybitna. Chciałbym właśnie to zaznaczyć. I między grą dobrą a wybitną czasami potrafi być naprawdę kilkanaście miejsc czy pozycji w topkach różnicy, więc mi się naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, podobała i graficznie, i razem z Szynką, pamiętam, graliśmy i razem się cieszyliśmy z tego, że w nią gramy, bo naprawdę robiła wrażenie wizualne przede wszystkim. Pomysły na zagadki bardzo dobre, ale nie wybitne. Nie porwała mnie tak jak The Witness, nie porwała mnie tak jak inne gry logiczne, które ogrywałem w tym roku, ale mimo wszystko zasłużyła na swoje miejsce w topce, bo się zastanawiam się, czy w ogóle, czy ona ponoć w wyróżnieniu nawet, tak? Ale stwierdziłem, niech będzie. Tak, rzeczywiście pamiętam, że się nią zachwycałem w pewnym stopniu, więc jak najbardziej polecam też sobie sprawdzić, jeżeli nie znacie, bo to jest gra przygodowa rzeczywiście fajna, ona się wolno rozkręca, ale im dalej w las, tym ciekawiej. Miejsce numer 10 to gra, która jest chyba w każdej topce. Tak, w każdej topce, to jest niesamowite. The Escapist 2, moi drodzy. Umieściłem ją na miejscu nawet wyżej niż Zing, ponieważ nadal uważam, że jest to bardzo dobra, bardzo dobry sequel. Jak czytałem komentarze pod poprzednimi topkami, to widziałem wasze opinie, w sensie, że no tak, w sumie Staszek, ale zauważ, że The Escapist 2 jest o wiele większym uproszczeniem w stosunku do jedynki. Jest wszystko łatwiej zdobyć, łatwiej zrobić, wystarczy, że nałożysz strój strażnika i już cię teoretycznie nikt nie widzi. Masz spokój od kamer, od strażników, a w jedynce to mogłeś chwilę pobiegać, mogli cię bardzo szybko jednak zauważyć i musiałeś wszystko od początku, a jak cię łapali do karceru, to jeszcze traciłeś wszystko, wszystkie przedmioty, prawda, i w ogóle wszystko. No ogólnie poziom trudności był większy, tak? Zgadzam się z tym, tylko ja oceniam The Escapist 2 jako grę samą w sobie, a nie bazując na tym, czym była jedynka. Oceniam ją kompletnie nie zwracając, jakby jedynka nie istniała. Jak przedstawia się dwójka? Według mnie dwójka przedstawia się naprawdę dobrze. Oczywiście, że mi również brakuje poziomów, które są trudne. Brakuje mi więzień, z których trzeba się napocić, żeby uciec. Ale no wiem, że twórcy chcieli tym sequelem po prostu dojść do większej liczby ludzi, trafić na większy target, żeby ona była bardziej dostępna dla wszystkich. Według mnie powinno być odwrotnie, że poziom trudności w jedynce powinien być taki jak w dwójce, a w dwójce taki jak w jedynce. Odwrotnie, tak? I wtedy rzeczywiście byłoby spoko. Cały czas jeszcze hejtuję ten edytor, ale już zhejtowałem go wystarczająco. Więc The Escapist 2 według mnie dobra pozycja, dobra gra. No i cóż, i mam nadzieję, że będą powstawać kolejne więzienia, ten edytor będzie na tyle super, że sami zaczniemy tworzyć te więzienie, będziemy sobie grali i przechodzili tę grę dalej. Miejsce 9 to jest, moi drodzy, gra, którą mogę śmiało nazwać czarnym koniem zeszłego roku, bo pojawiła się pod sam koniec roku, a jednocześnie trafiła do tej topki, a mianowicie Gorogoa. Gra z niesamowicie unikalnym mechanizmem, którym było przemieszczanie czterech ekraników, nawet fragmentów z czterech ekraników w taki sposób, żeby tworzyło większy obrazek, który powodował przemieszczanie się różnych obiektów. Tak to można chyba najprościej ująć, zresztą to widzicie po tym krótkim fragmencie teraz na ekranie.
fajne to było. Szkoda, że takie krótkie, ale z drugiej strony właśnie może dlatego, że było krótkie, to było tak urocze i dało się to skończyć, nie wiem, w 3 odcinki przeszliśmy, tak? Niesamowicie klimatyczna i pomysłowa gra. Może fabularnie do końca zrozumiałem do tej pory, o co chodziło i czym był ten smok, ale naprawdę pomysły pierwsza klasa. Wiadomo też, że krzyczyliście czasami do monitora, że ja oczywistych rzeczy nie widzę, ale tak jak mówię, ona wymagała patrzenia na wiele różnych obiektów z różnej perspektywy naraz, więc no cóż, to jest świetna gra do pogrania sobie, wydaje mi się, tak po prostu w domowym zaciszu, niż koniecznie nagrywanie z tego odcinków, ale że była krótka, no to przeszliśmy ją i jestem zadowolony, bo naprawdę świetna produkcja, polecam wszystkim, jak lubicie krótkie, ale naprawdę pomysłowe gry. Miejsce ósme to gra, z której nie było serii na kanale. Nie było ani jednego normalnego, zwykłego odcinka, ale za to była ona ogrywana na streamie, a zatem jest to To The Moon. I mówię tu oczywiście o pierwszej części, tak, bo To The Moon 2 grywaliśmy już w następnym roku. No cóż, na pewno nie jest to żadna gra nowa, ale ja oceniam gry pod kątem tego, w co grałem w danym roku i uważam, że To The Moon swoją historią, swoimi pomysłami, humorem, sposobem stworzenia tych dwóch postaci, które niesamowicie ze sobą dobrze grały, tak? Bo stworzyć dwie postacie, które pokazują między sobą tak fajną chemię, to trzeba potrafić, więc uważam, że To The Moon to naprawdę jest bardzo dobra produkcja. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą grą, jeśli jeszcze jej nie znacie. Pamiętam, że opisywaliście ją, bo ja do niej podchodziłem kiedyś, ale nie przybiłem się przez to, co widziałem na samym początku i ją zostawiłem, wróciłem na streamach. Pamiętam, że mówiliście, że jest to wyciskacz łez. I jest to rzeczywiście dla mnie poruszająca historia, ale ze mnie łzy nie wycisnęła. Można było rzeczywiście tutaj poczuć różne takie, jakby, znaczy, no wiadomo, w środku coś się ruszało, tak? Ale to nie był ten, to nie było to uczucie, które na przykład wywołało u mnie chociażby, no dobra, nie będę podawał tytułu, ale inna gra jeszcze z tej topki, tak? Więc gra na emocjach bardzo dobrze, ale nie jakoś tak skrajnie, bo być może jestem wybrakowany z emocji i tego nie czuję, ale zazwyczaj wyczuwam, więc no, to są moje jakby subiektywne opinie, tak? I subiektywne odczucia, ogólnie bardzo fajna historia. Polecam wszystkim, którzy jeszcze się przed nią nie przybili, żeby się przebić, bo to wiadomo, robione w RPG Makerze, ale na to nie trzeba kompletnie zwracać uwagi, bo historia się naprawdę bardzo mocno broni. Miejsce numer 7, niby szczęśliwa siódemka, a jest to gra, która najbardziej mnie wewnętrznie rozwalała. A co to jest? To oczywiście jest to Rain World, czyli nasz kochany Stefan rzucający dzidami. Rain World, jestem rozwalony w środku, jeśli chodzi o tę grę, bo to jest... Nie widziałem nigdy jeszcze w żadnej grze indie tak świetnie oskryptowanego świata, który sam żyje. Tam są stwory, które łażą sobie, mając jakąś swoją własną sztuczną inteligencję, łażą sobie po świecie, przylatują jakieś malutkie takie motylki, które też latają wedle jakichś algorytmów, no wszystko, animacja wody, jakieś ryby, potworki zabijające, prawda, nas, jakieś pnącza, nawzajem wybijające się niektóre gatunki, naprawdę ten świat tam niesamowicie żył i to mnie najbardziej w tej grze umowało. Samo też oskryptowanie biegania naszego głównego bohatera Kotoślimaka, rzucanie dzidą, to wszystko było cudownie wykonane i muzyczno-graficznie jestem pod wielkim wrażeniem tej gry, ale ma dopiero siódme miejsce, mogło być wyżej, gdyby nie fakt, że czasami trafia się w tej grze na tak frustrujące momenty, że ja przez jeden z takich frustrujących momentów w ogóle przestałem w Rain World grać. I czeka to na moment, kiedy stwierdzę, dobra, spróbuję raz jeszcze, już hejt mi przeszedł. Teraz twórcy dodali przecież jeszcze ułatwianie i utrudnienie, tak, dwa nowe tryby dodali, tam jeszcze arenę do walki w multiplayerze. To po wielu miesiącach od wydania tej gry to się pojawiło. I wydaje mi się, że to naprawdę jest świetna rozgrywka, tylko trzeba brać pod uwagę fakt, że jeżeli gramy na normalnym czy na super trudnym poziomie trudności, to będzie nam ciężko, że ta gra potrafi nas mocno stłamsić, będziemy wracać i powtarzać niektóre poziomy po wiele, 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 wiele razy, a jak jeszcze dojdziemy do drzwi, które wymagają najwyższego poziomu karmy, a my mamy najniższy, to szlak nas trafi. Tak jak mnie trafił na ostatnim odcinku Steama. Ale ogólnie, jeżeli lubicie takiego typu gry i lubicie czasami się pofrustrować, jesteście masochistami po części, Rain World będzie grą dla was.
Miejsce numer 6 to potwierdzenie tego, że czasami gry early accessowe mogą pojawić się wysoko na liście. A mianowicie jest to Oxygen Not Included. Mimo, że jest to early access, no to kurczę. Po pierwsze jest to Client Entertainment, czyli twórcy Don't Starve'a. Jest to gra, która już w early accessie, mimo że tam było jeszcze mnóstwo rzeczy do poprawienia czy do zrobienia, to była gra świetna i poświęciłem 3 sezony. 3 sezony. Dla gry w early accessie to naprawdę jest spora. Cały czas ta gra ewoluuje, ona się już tak mocno zmieniła od kiedy ją ogrywałem, że to prawdopodobnie jest już zupełnie inna gra, mimo że jakby graficznie i w założeniu ta gra jest, została z sobą, tak? Oxygen Not Included dalej jest Oxygenem Not Includedem. Poza tym niesamowite jest to, że twórcy zaczęli robić animated short, czyli takie krótkie animacje, które opowiadają, o czym będzie update. To jest niesamowity pomysł, niesamowita sprawa. Polecam wam śledzić sobie te małe animacyjki, bo naprawdę mają mnóstwo humoru i są zrobione w klimacie. Bardzo fajna gra, która wydaje mi się, że jeśli chodzi o moje gusta, przebija RimWorld, jeśli chodzi właśnie o strategię, budowanie kolonii na asteroidzie, na te wszystkie aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę, typu gorąco, zimno, jedzenie, temperatura, prąd, zasięg, trucizna, woda, no po prostu świetne, sikanie, magazynowanie jedzenia. Piękna, bardzo rokująca na przyszłość produkcja, dlatego umieściłem ją już teraz w liście swoich ulubionych gier, w które grałem na pozycji 6. Naprawdę, wierzę, że to będzie na pewno też bardzo wysoko plasowana przeze mnie gra w topce następnego roku nowego Early Access, więc na pewno będę jeszcze ją oceniał jako finalny produkt i jestem bardzo ciekawy, co z tego rzeczywiście finalnie wyjdzie. Miejsce 5 to The Sexy Brutal. Jest to... kurczę. To jest pierwsza gra, którą zrobiłem na 100% ze wszystkimi achievementami. Może nie pierwsza, bo nie pamiętam, już teraz nie chcę skłamać, ale chyba kanałowo jedna z pierwszych, albo jedna naprawdę z niewielu, którą przechodziliśmy po przejściu głównym jeszcze na streamach, żeby mieć wszystkie achievementy w tej grze. Bardzo przemyślana historia, genialny plot twist na koniec, fajne mechaniki. Wydaje mi się, że mogła być ta gra jeszcze bardziej rozwinięta, jeszcze bardziej uniwersalna, z większym, jakby to powiedzieć, z większym otwartym światem, bo tutaj jednak mieliśmy konkretnych ludzi do uratowania w konkretnym momencie. Nie można było po prostu stwierdzić, dobra, ja na początku ratuję tego, z tych tam 12 czy 10, a potem uratuję tego. Nie każdy dawał nam te supermoce, ale w ogóle pomysł z supermocami, że jak uratujemy kogoś, tam to oczywiście cofamy się w czasie, tak? Za każdym razem dzień świstaka, próbujemy uratować wszystkich, dostajemy specjalne moce z danej maski, które nam jeszcze bardziej ułatwiają rozgrywkę później, czy po prostu ją urozmaicają. Super pomysły, super wykonanie. Zdarzały się małe glitche z tego co pamiętam, ale nie zmieniło to faktu, że jest to jedna z najlepszych gier rzeczywiście, które grałem i dlatego zajęło 5 miejsce. Świetnie mi się w nią grało, bardzo dobre mam z nią wspomnienia. Jak teraz tworzę tego Abstractona, to bardzo mocno też się staram inspirować tą grą, bo ona właśnie jest też inspirująca. No i tyle chyba. Czas przejść do kolejnej gry, a mianowicie miejsce numer 4 i będzie to gra One Shot. One Shot. Cudowna historia. Kurczę. Niesamowity pomysł na zniszczenie tak zwanej czwartej ściany, czyli kiedy to postać, którą gramy, bezpośrednio zwraca się do nas i traktuje nas jako swoje bóstwo, jako gracz, tak? My jesteśmy w tej grze nie tylko prowadzącym postać, ale również bytem, z którym komunikuje się Niko. Bardzo fajny pomysł. Dużo ciekawych rozwiązań też widziałem, mimo że, no wiadomo, no to ta gra jest w sumie, będę to zawsze porównywał do Undertale'a, bo jeśli chodzi o technikę, sposób, nie wiem, muzyczno-graficzny, czy no po prostu sam przebieg rozgrywki bardzo Undertale'owy, ale to zupełnie dwie odrębne gry, chciałem zaznaczyć. Pomysł z tą żarówką i ratowaniem świata, wyborem moralnym również na końcu, to wszystkim, co się działo po drodze, świetnymi dialogami, świetnymi postaciami, naprawdę super produkcja. Cieszę się niezmiernie, że w nią zagrałem. Pamiętam, że na streamach czekaliśmy pod tymi drzwiami chyba 2 czy 3 razy, zanim one się, potem się okazało, że one się nie otworzyły, a te drzwi miały pokazać nam jakąś dodatkową historię i też było warto na to czekać, bo to było fajne, to co tam pokazali, dowiedzieliśmy się. No teraz nie chcę spoilować dla tych, którzy nie znają serii, bo są tacy i nawet znam takich osobiście, którzy stwierdzili, że One Shot ich nie interesuje, więc polecam serdecznie nadrobić. Bardzo, bardzo dobra gra. I mam nadzieję, że twórcy w przyszłości coś tam jeszcze stworzą. Na pewno nie będzie One Shot 2, jak przejdziecie grę, czy obejrzycie materiał, będziecie wiedzieć dlaczego, ale naprawdę
bardzo, bardzo satysfakcjonująca produkcja i to jest właśnie gra, która bardziej wycisnęła we mnie jakąś wewnętrzną czy zewnętrzną łzę niż To The Moon, tak? Więc to był ten przykład. One Shot. Naprawdę świetna, jeszcze raz powtarzam, fabularnie i mechanicznie historia. Moi drodzy, czas na podium. Jakie trzy gry znalazły się na najlepszych możliwych miejscach? Co zdobyło brąz, co zdobyło srebro, co zdobyło złoto? Za chwilę się dowiecie. Moi drodzy, zacznijmy od brązu. Brązowy medal najlepszej gry, w którą grałem w 2017 roku. Jest gra, którą rozpocząłem w sumie niemalże 2017 rok, a jest to Quern. Quern. Bardzo chciałbym, żeby twórcy kiedyś stworzyli jeszcze coś tak genialnego, jakim był Quern, bo Quern... Nie dość, że oczywiście pięknie wizualnie, satysfakcjonująco również muzycznie, pełny trójwymiar, mnóstwo zagadek, fajne te zagadki, fajnie ze sobą jakby współgrały, ciekawy świat, mimo że mała zamknięta wyspa, ale naprawdę bardzo fajnie i sprytnie zrobiona, to jest jeden aspekt, który bardzo mi się w Quernie podobał, który odróżnia ją bardzo mocno od innych gier tego typu, czyli wiadomo puzzle adventure, a mianowicie jeden typ zagadki, powiedzmy sobie teleskop, był używany w wielu momentach gry. Nie tylko, że użyjemy tego teleskopu, rozwiążemy zagadkę z nim związaną i koniec, możemy o nim zapomnieć. Nie. Te wszystkie elementy, które były na tej wyspie, co jakiś czas trzeba było do nich wracać, używać nowej wiedzy czy nowych przedmiotów, łącznie z tymi starymi przedmiotami czy mechanizmami, żeby otwierać kolejne segmenty historii, segmenty wyspy, rozwiązywać kolejne zagadki. Bardzo świetny pomysł, niesamowicie dobrze się przy tej grze bawiłem, przechodziłem ją, pamiętam, razem z Szynką i też to jest chyba nasza ulubiona gra wspólna, logiczna, w którą graliśmy. Klimatycznie, graficznie, muzycznie, pomysłowo, świetne. Jedyny minus, dla którego Quern jest, no, nie jest wyżej, jest to, że zakończenie nie było satysfakcjonujące. Nie było jakoś arcyskopane, ale było nie do końca jakby spełniające oczekiwania. Nie było aż tak mocno skopane jak chociażby w The Initiate, gdzie tam w ogóle zakończenia nie było prawie, ale można było wycisnąć z tego więcej. Byłem trochę rozżalony, że tak się ta historia skończyła, ale jeżeli nie oceniamy pod kątem zakończenia, tylko pod kątem całości jako całokształtu, to jest naprawdę świetna produkcja i poleciłbym ją każdemu, kto szuka gry logiczno-przygodowej. Miejsce numer 2. To gra, o której już tak dużo mówiłem i tak dużo się pojawiło na kanale i wszyscy na pewno ją kojarzą, że już nie wiem, co powiem dzisiaj, ale no cóż, The Talos Principle. To jest według mnie srebro. Srebro 2017 roku. Zagadki genialne. O Boże Święty. To jest właśnie ten typ gry, o których mówię, że one mają swój pomysł, mają swoje mechaniki i potem twórcy bawią się tymi mechanikami i na tej bazie tworzą zagadki czy dodatkowe wyzwania i to jest najlepszy sposób designu gier ever. Niesamowicie dużo nakrzyczyliście się w monitor. Od tej serii zaczęły się, prawda, już memiczne sytuacje, które kupowaliście zawsze. Mówicie już od tego momentu, że przy Witnessie były chrupki, a od Talosa zaczęły pojawiać się syropki na gardło i od tej pory tak zostało. Talos również wygenerował przecież miecz k***a Zeldy. Teraz mam nadzieję, że to wypipam, bo ostatnio zapomniałem i potem był wpadka, była fail, stwierdziłem, wypuściłem film, potem się okazało, że nie wypipałem tego i wszyscy, o Jezu Stasiek, ty przeklinasz. No ale no, to był mem, tak? No to wyszło tak samo z siebie i jest to bardzo charakterystyczny element Talosa. Jak obejrzycie, bo nie znacie na przykład Talosa u mnie, no to zrozumiecie, o co chodzi. No kurczę, i do tego jeszcze te wszystkie filozoficzne aspekty zastanawiania się nad tym człowiek versus robot, czy robota można uznać jako człowieka, czym jest człowieczeństwo, mnóstwo filozoficznych rozterek, zagadek, pobudza bardzo mocno ta gra do myślenia, zakończenia są spoko, nie powalają na kolana, ale rzeczywiście są satysfakcjonujące, jak się tę grę w końcu przejdzie. Zbieranie sigili, zbieranie gwiazdek, to męczenie mózgu, żeby zdobywać te wszystkie sekrety, masa easter eggów,
tupię, przebieram niby nóżkami, tak, zawsze to powtarzam i czekam, kiedy twórcy wydadzą The Talos Principle 2. Nie wiem, czy to wyjdzie w tym roku, bo w sumie ciężko powiedzieć, ale na pewno wyjdzie, nie, na pewno nad tym pracują. Kiedy? Nie wiadomo, jak wyjdzie, na pewno jeszcze pokrzyczycie sobie do ekranu, bo z wielką chęcią, nieważne ile ta gra będzie kosztować, bo tania nie jest, ale na pewno ją nabędę i będę ją ogrywał. Ale, moi drodzy, przechodzimy do miejsca numer 1. Jak dobrze śledzicie mój kanał i dobrze śledzicie również tę listę, już chyba wiecie, co jest moim złotym medalem tego roku. I nieraz o tej grze wspominałem, że naprawdę jest to hit i jeszcze raz hit, i każdemu, kto nie widział tej gry, serdecznie ją polecam. A zatem, oczywiście, jest to Hollow Knight. No jakże mogłoby być inaczej? To jest dla mnie też niesamowity moment, bo dla mnie zawsze przede wszystkim najważniejszymi rodzajami gier i takie, które najbardziej mnie wewnętrznie jarają i cieszą, są to gry przygodowo-logiczne. Zobaczcie, miejsce drugie, miejsce trzecie, właśnie to jest ten typ gry. Ale mimo wszystko, że Querny Talos były tak świetne, to Hollow Knight był najlepszy, najbardziej satysfakcjonujący. Przepięknie stworzony świat, gigantyczny świat usiany zdywersyfikowanymi, jeżeli dobrze używam tego słowa, postaciami, no, tak dużo różnych przeciwników, postaci niezależnych, świetna postać Zolta, Hornet, bossowie, którzy wymagają naprawdę dużo cierpliwości, cały czas wzrastający poziom trudności, sama historia, fabuła, ten świat po prostu ma swoją własną kulturę, niby to jest świat robaków, rysowany, jakby to była kreskówka, co chyba na początku zniechęciło bardzo dużą liczbę osób żeby oglądać Hollow Knighta. Ale jeżeli przez to się przebrnie, przyzwyczai się do też sterowania z tymi daszami w sumie, które były na początku takie trochę nieintuicyjne, ale potem człowiek się już przyzwyczaił, jak już poznało się te wszystkie mechaniki, jak zaczęło się wkręcać w ten świat, to jest po prostu... To jest magia, to jest niesamowita po prostu produkcja. I jeden z moich ulubionych twórców również, jakbym miał robić top 13 twórców indie, to również na pierwszym miejscu byłoby Team Cherry. Zaraz później byliby twórcy Slay the Spire, nawet nie pamiętam, jak się nazywają, przepraszam was serdecznie. Ciągłe update'y. Wiadomo, że gra w ogóle zdobyła kasę na Kickstarterze, ale oni realizują wszystkie swoje pomysły i robią to bardzo dobrze. Cały czas nowe update'y, wciąż jeszcze oczekujemy trzecie darmowe rozszerzenie, jeszcze raz zaznaczam, DLC, Gods and Glory, gdzie dodamy znowu kolejny wątek fabularny, kolejnych bossów, kolejne elementy. Mieliśmy już takie dwa, przechodziłem je na streamach, czy po prostu ogrywałem podczas nagrywania jeszcze głównej serii. Świetna, po prostu nie, arcy świetna wręcz produkcja. Jak mógłbym powtarzać jeszcze raz słowo świetna i bardzo dobra przez jeszcze cały ten materiał do samego końca. No ale no aspekty, no przede wszystkim świat przedstawiony. No ten świat jest wielki, ale jest super ekstra. Wiadomo, inaczej. Wiem, znam opinię, że ludzie stwierdzili, że ten świat jest zbyt schematyczny, że widać te same układy plansz. Ja w ogóle tego nie czułem. Deep Nest to jest tak cudowna lokacja, jeśli chodzi o klimat. Greenlands, nie pamiętam, ale ta taka dżunglowa, ona była według mnie najpiękniejsza, jeśli chodzi o estetykę graficzną, tak? Więc ja mam swoje, jeszcze do tego, że to jest moja ulubiona gra tego roku, to jeszcze mam ulubione elementy, które lubię w tej grze. Sam pomysł ze zbieraniem tych przypinek, które dają wam specjalne umiejętności i kombowanie tych przypinek ze sobą, żeby dobrać odpowiednie połączenie na odpowiedniego bossa, no cudowny pomysł. I cały czas dochodzą te nowe elementy, tak jak mówię, i też nowe przypinki, i też jakiś ma być bonus teraz z tymi przypinkami. No ja mógłbym to wymieniać, każdy aspekt w tej grze naprawdę mi się bardzo podobał. Nawet, no muzycznie to już w ogóle nie wspomnę. Świetne muzyka, która grała w intro, to jest ta muzyka, którą muszę nauczyć się grać na keyboardzie / fortepianie, prędzej czy później, jak będę miał możliwość. Klimatyczna niesamowicie ta ścieżka dźwiękowa była. Często pojawia się na streamach również jako podkład. Także Yelon, Hollow Knight, mimo niesamowicie potem rosnącego poziomu trudności, i wiem, że nigdy tej gry nie wystoprocentuję, bo to nie jest na moją cierpliwość, mimo to świetna, najlepsza i w pełni zasłużenie zdobywająca złoto gra indie tego roku. Jeżeli byliście nieprzekonani do tej gry, ale lubicie gry platformowo-przygodowe z rozwojem postaci, takie w sumie elementy RPG-owe dość mocne, lubicie wyzwania, trudnych bossów,
naprawdę klimatyczny świat, polecam serdecznie nadrobić serię z Hollow Knighta, albo przede wszystkim ją kupić, bo ona jest na wiele dziesiąt godzin, żeby ją całą przejść. Naprawdę, z dodatkowym contentem. A przecież twórcy przede wszystkim zapowiedzieli jeszcze osobną całą kampanię dla Hornet, jednej z bohaterek. Drugoplanowych tej gry, więc no niesamowicie twórcy to ciągną, mam nadzieję, że będą dalej ciągnąć, a jak już skończą rozwijać Hollow Knighta, czekam na ich kolejne produkcje, oby były równie klimatyczne, nawet niech to będzie znowu osadzone w klimacie robaków. No, bo kurczę, no jak myślimy o robakach, to zwyczaj myślimy o czymś takim paskudnym, a tutaj jest kompletnie, zupełnie odwrotnie to wszystko przedstawione i też jest dużo takich śmiechowych bossów, jak ten żuk gnojarz, który tam w ściekach, pamiętał, kupą w nas rzucał. Ta gra ma naprawdę świetne monety na pewno. Zolt też jest świetną postacią humorystyczną, tak? Jak odpowiednio z nim będziemy tam działać, to różne rzeczy można też odblokować. Także moi drodzy, już nie chcę przedłużać bardziej, bo wiadomo, że Hollow Knight mógłbym opowiadać jeszcze bardzo długo. To było moje top 13 najlepszych gier indie 2017 roku i teraz jestem bardzo ciekawy, czy wy się z tym zgadzacie? Czy według was Hollow Knight był najlepszą grą, czy może jakaś inna? Jakiej gry wam zabrakło w tej topce, gdybyście wy mieli prezentować swoje top 13? Bo właśnie chciałbym też zobaczyć w komentarzach wasze chociażby top 3 czy top 5, żebyście mi powiedzieli, jakie według was gry w tym roku, niekoniecznie nawet takie, które były u mnie na kanale, ale jakie według was gry indie były najciekawszymi, najlepszymi w zeszłym roku, które graliście. Dziękuję wam pięknie za tę topkę. Zbliżają się chyba najbardziej też oczekiwane topki, czyli komentarze, memy oraz te top 13 różnych wyróżnień, tak, tego roku, więc zachęcam was serdecznie do śledzenia wszystkich topek. Dziękuję wam pięknie, wielka piona i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!